bo Katarzy Narodowy przemówić, ale to też jest symbol, ponieważ, jak dobrze sobie zdajecie sprawę z tego, musimy kontynuować to dziedzictwo. To nie jest tylko takie spotkanie raz do roku, spotkamy się na mszy, pojedziemy na Jasną Górę dzisiaj, akurat tutaj. To jest dużo, dużo za mało. Zdajecie sobie sprawę, jak bardzo Ojczyzna potrzebuje teraz nas. Mamy naprawdę wspaniałe serca ludzi, którzy kibicują, którzy kochają swoją ojczyznę. To są ludzie, słyszałem o tym wielokrotnie z ust kapłanów, osób, które się na tym znają. To są ludzie, którzy pierwsi pójdą walczyć w obronie ojczyzny. Jest ten moment właśnie. Może mimo tego, że ta wojna toczy się w innej przestrzeni niż to widzieliśmy wcześniej, natomiast przyszłe pokolenia Polaków są bardzo zagrożone. Zdajecie sobie z tego sprawę, że wróg jest teraz bardzo przebiegły, że wróg bardzo sprytnie manipuluje młodym społeczeństwem. To, że tu jesteśmy, to nie jest jakaś nasza specjalna mądrość. To jest łaska od Pana Boga, że mamy możliwość kontynuować to dziedzictwo narodowe w tak pięknym miejscu, spotykając się w tak pięknej Eucharystii. Serce się raduje, kiedy widziałem tutaj tyle młodych osób, które przyjmują Eucharystię. To jest widok, którego możemy nie zobaczyć więcej. Widzicie chyba, co się dzieje w Europie, co się dzieje na świecie. Świat skręca w lewo. To samo dotknęło naszej ojczyzny. Myśleliśmy, że ten wróg nie dotrze do nas, że jesteśmy jakąś fortecą, która po prostu nie zostanie zdobyta. Niestety wolność nie jest nam dana raz na zawsze. A osobami, które mają bronić wolności przyszłych pokoleń, jesteśmy właśnie my. My musimy zmobilizować naród, musimy zmobilizować naszych sąsiadów, naszych kolegów z pracy, naszych kolegów z podwórka, którzy błądzą. Nie kto inny, ale my. Na nas spoczywa obowiązek i wielkie wyzwanie. To jest oczywiście wielka łaska, ale również wymaga dużego nakładu pracy od nas. Nie możemy przychodzić tutaj świętować wolną katolicką Polskę, kiedy na naszych oczach kościoły są przerabiane w Europie na dyskoteki, na kluby, kiedy dewastowane są świątynie, w których przyjmowali chrzest nasi rodzice, dziadkowie. My przyjmowaliśmy. Nie możemy udawać, że tego nie widzimy. Często afiszujemy się swoją odwagą. Często ta odwaga jest po prostu manipulowana przez złego ducha i robią z nas bandytów. Dajemy się bardzo łatwo zmanipulować. Gdzie jest ta mądrość polskiego narodu? Nie jesteśmy dzieci. Musimy uważać na pułapki. W tym świecie, gdzie kamera jest wszędzie praktycznie, musimy uważać, co mówimy, co robimy. Musimy pamiętać, że reprezentujemy właśnie takich bohaterów, jak Pan Jerzy. Musimy godnie reprezentować naszych bohaterów, którzy przechodzą na wieczną wartę na naszych oczach. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma łaskę i zaszczyt usłyszeć na żywo tych wielkich bohaterów. Uścisnąć ich dłoń. To jest wielki obowiązek dla nas. Musimy przekazać to wszystko kolejnym pokoleniom. Do czego to doszło? Żeby młodzi mężczyźni, młode kobiety atakowały Kościół, krzycząc obelżliwe hasła, deprawując młodych ludzi. Tu nie chodzi o agresję fizyczną. My mamy dać przykład. My nie możemy się wstydzić modlitwy różańcowej. Nie możemy się wstydzić znaku krzyża, jedząc posiłek, przychodząc przy kościele. Musimy dać świadectwo. Jesteśmy swoistego rodzaju autorytetem dla młodych ludzi. Czemu wstydzimy się przeżegnać, iść do kościoła? Nie wstydzimy się przeklnąć. Nie wstydzimy się zgrzeszyć. Natomiast iść do komunii często się wstydzimy. Wstydzimy się wyznać grzechy. Nie wstydzimy się dokonać grzechu. Przekroczyć granice. Tutaj mamy odwagę. Natomiast oddać to wszystko w pokorze kapłanowi już nie jest tak łatwo. Łatwo dajemy się zmanipulować. Korzystając z tego miejsca, chciałbym zaprosić Was do spotkania, które mogłoby się odbyć w tym kościele 25 stycznia. To jest propozycja, abyśmy przyszli. Święto Nawrócenia świętego Pawła. Pan prowost tego kościoła to jest człowiek, który bardzo kocha polskich patriotów, kocha swoją ojczyznę, kocha swoją stolicę, kocha swój klub i na pewno myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy stworzyli taką grupę kibicowską
całej Warszawy, żebyśmy mogli po prostu wspólnie promować najświętsze wartości, które tutaj dzisiaj nasz bohater narodowy poprosił nas, żebyśmy wykrzyczeli. Bóg, honor i ojczyzna. Jeżeli będziemy stawiać Boga na pierwszym miejscu, na pewno wszystko kolejne będzie na swoim miejscu. Zróbmy coś dobrego. Zbierzmy się. Zacznijmy chodzić wspólnie do kościoła. Zacznijmy żyć Duchem Świętym. Zacznijmy zmieniać naszą stolicę. Pokażmy, w którą stronę należy iść młodym ludziom. Po prostu uratujmy naszą ojczyznę po raz kolejny. To jest nasz zbiorowy, obywatelski obowiązek. W momencie, kiedy staniemy na Sądzie Bożym, jak my spojrzymy naszym bohaterom, naszym przodkom, naszym dziadkom w oczy? Jak my spojrzymy Stwórcy, jeżeli nie wypełnimy testamentu naszych przodków? Gdzie nasz honor? Gdzie nasza odwaga? Gdzie nasza duma i męstwo? Korzystając z tej okazji, chciałbym w sposób symboliczny przekazać od nas wszystkich wierze różaniec. To jest różaniec, którym modlili się nasi przodkowie, babcie, nasi dziadkowie. To jest różaniec akurat wspólnoty żołnierzy Chrystusa, którą reprezentuje, ale to jest miecz XXI wieku. Tym mieczem możemy zdobyć dla Matki Przenajświętszej cały świat, ale skupmy się w pierwszej kolejności na naszej ojczyźnie, na naszej stolicy. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Odpust, tak jak Paweł powiedział, 25 stycznia, 18:30. A teraz w ciszy wyjdziemy przed Kościół i ostatni akcent zaśpiewamy przy odpalonych lacach apel jasnogórski.